6 kwietnia 2020 roku. Piotr się kłania z tej strony, witam serdecznie. Bardzo mi miło spotkać się z Wami ponownie. Kolejne spotkanie organizowane przez Forex Club. Partnerem spotkania naszego dzisiejszego Tikmil. Kolejny raz spróbujemy sobie z początkiem tygodnia zobaczyć, coż też na rynku ma szansę się wydarzyć i jak ewentualnie pod to się przygotować. Być może, że uda nam się w ramach tego porannego spotkania również dokonać jakiejś transakcji. Cześć Piotrze, witam serdecznie. Krzysztof, Jadwiga, dzień dobry, bardzo mi miło. Piotrze, zaczniemy od ropy i od funta DAX-a zrobimy za moment. Najpierw oczywiście jak zwykle najważniejsza rzecz w ramach tego naszego spotkania, ostrzeżenie o ryzyku. Proszę pamiętać, inwestycje na rynkach finansowych, w szczególności produkty lewarowane, obarczone są bardzo wysokim ryzykiem, inaczej mówiąc możliwością nielimitowanej straty, w związku z czym nie powinniśmy ryzykować środków utraty, których nie będziemy w stanie udźwignąć. Ok, najpierw szybko, jeśli chodzi o kwestie związane z funtem, a mianowicie te krótkie, o których od jakiegoś czasu żeśmy sobie mówili, one w końcu weszły, o czym też zapewne wiadomo, natomiast perspektywy tego, w którym miejscu żeśmy się otwierali i w którym miejscu byliśmy w stosunku do tego, o czym sobie rozmawialiśmy, bo my nie domknęliśmy dnia, nie ten kolor, my nie domknęliśmy dnia ani w czwartek, ani w piątek pod poziomami, o których sobie rozmawialiśmy, tak, bo było zamknięcie wyżej, a plus ten potencjalny popyt, w związku z czym otwarcie i podbicie było u mnie, od razu był u mnie radar i podczas sesji w Europie, kiedy tutaj robiliśmy górny cień intraday, okay, to ja tutaj częściowo się, nie że na samym dole, częściowo się tutaj na tym górnym cieniu redukowałem. Stop jest generalnie rzecz biorąc, on powinien być odrobinę wyżej dla pozostałej części. Powinien być nad tą podażą tutaj. I tyle, tak? Zobaczymy, no Boris Johnson w szpitalu, zobaczymy jak będzie. Do funta sobie wrócimy w ramach, kiedy będziemy cały FX omawiali. Dwa słowa na temat ropy i przejdziemy, Piotrze, do DAX-a, o którego prosiłeś. Jeśli chodzi o rynek ropy, no tutaj fajerwerki po całości. Oczywiście kwestie związane z Trumpem, później kwestie związane z Arabią Saudyjską, z Rosją, kwestie związane z tym takim nadzwyczajnym spotkaniem OPEC-u, które jest przekładane. W tej chwili serwisy podają, że jest to środa, natomiast ja słyszałem, że jest to czwartek. W związku z czym kupuj plotki, sprzedawaj fakty, do tego momentu prawdopodobnie ropa ma szansę zyskiwać na wartości. Teraz oczywiście kwestie tego, o czym wspominałem, że tutaj ja sobie rozmyślałem o możliwych krótkich pozycjach, natomiast całe szczęście, że mieliśmy taką dość jedną na krótkim horyzoncie, również czasowym, świecę, która no tu akurat pozwoliła nie stracić. Tak? Co dalej w związku z tym, bo mieliśmy wybicie i później zobaczcie, jeśli ktoś odrobił lekcje związane z edukacyjnymi fleszami, to my na temat tego typu zachowania po wybiciu konsolidacji, po wybiciu potencjalnego popytu i podaży omawialiśmy również. No i tu generalnie rzecz biorąc, jeśli ktoś aktywnie handluje na rynku ropy, to były też szanse, żeby ewentualnie spróbować zaatakować długie pozycje. I teraz jeśli chodzi o Arabię Saudyjską, to oni bardzo mocno chcą tego deala, oni go potrzebują jak ryba wody i wygląda na to, że osiągniemy porozumienie, jeśli chodzi o cięcie, obniżenie wydobycia około 10 milionów baryłek, wszyscy, tak? To będzie miało teoretycznie szansę ustabilizować cenę, natomiast później po tej stabilizacji sporo będzie zależało, w którym miejscu jesteśmy z perspektywy ogólnie świata, jeśli chodzi o kwestie związane z koronawirusem i kryzysem związanym z koronawirusem.
czy się dźwigamy, czy to mimo wszystko będzie trwało trochę dłużej, bo wtedy nawet to cięcie i po tej stabilizacji może nie pomóc rynkowi ropy i możemy zobaczyć niższe poziomy. Ale wróćmy do wykresu dziennego na chwilę na rynku ropy, bo generalnie rzecz biorąc tutaj mamy kwestie związane z podażą, jeśli chodzi o dzienny, o kwestie związane z podażą, ewentualne dokończenie biznesu, w związku z czym jest to dość szeroko. OK. Natomiast myślę, że nie możemy wykluczyć próby domknięcia tutaj tej wielkiej luki i ewentualnie przetestowania tej podaży w okolicach nawet 44. Zobaczymy, jak sytuacja będzie się rozwijała. Teraz z perspektywy próby podejścia pod rynek ropy, również w piątek, jeśli uważnie się tutaj przyjrzymy, to mieliśmy ostatnie miejsce słabości na rynku, tak? W związku z tym w piątek ten dolny cień to również był test ostatniego miejsca słabości. Jeśli ktoś się aktywnie zajmuje rynkiem ropy, to pewne rzeczy można było zaobserwować. No to zmierzmy sobie jeszcze do pełni szczęścia, spróbujmy sobie w jakiś najprostszy sposób zmierzyć możliwe zasięgi w ramach kupna plotek i sprzedaży faktów. A mianowicie ten dystans do spodu cały i jak go odłożymy do góry, to widzimy wyraźnie, w które miejsce rynek ropy podąża. Prawdopodobnie 30. W związku z tym jeszcze jakieś 10% od obecnych poziomów mamy szansę. Oczywiście nie zdziwi mnie próba budowania tutaj górnego swingu, jeśli chodzi o rynek ropy. Natomiast wszystko, co w okolicach piątkowego otwarcia, piątkowych minimów, to jest do obserwacji, nie do złożenia zlecenia i czekania na longi, ale to jest do obserwacji, czyli okolice 24,50 czy nawet 22,50 i wtedy to się robi nie 10%, tylko 20% i ewentualnie retest 30. W związku z tym zejdźmy sobie na niższy horyzont czasowy na rynku ropy. To co mnie osobiście tutaj na rynku ropy się ewentualnie podoba, my to co prawda testowaliśmy dzisiaj w momencie, kiedy była luka, okay, bo to jest ten górny cień tutaj. I ta strefa w okolicach 25 została przetestowana. Natomiast bardzo mnie interesuje, bo podejrzewam, że w taki czy w inny sposób rynek spróbuje przetestować 25,50. Bo co my mamy? Popatrzcie na ten zasięg i popatrzmy na ten zasięg, który na razie jest niczym innym jak próbą domknięcia luki. Okay? To też, żeby była istotna rzecz do zapamiętania. No i teraz możemy sobie albo spróbować odmierzyć ten ruch do spodu, okay, i on przynosi nam poszukanie płynności na rynku ropy. Jak widać, idealnie, nie ma w tym żadnego przypadku, skoro algo prowadzą rynek, więc nie ma tutaj żadnego przypadku, albo to, co mnie osobiście znacznie bardziej by pasowało, to kwestia tego całego dużego cofnięcia. Okay? I teraz odmierzyłbym to sobie od góry i widzimy, że nawet rynek może próbować szukać tej płynności związanej z tymi minimami. W związku z czym, jeśli założylibyśmy kwestię w Azji, piątek jako konsolidacji, której wybiliśmy się górą, to
Jeśli rynek będzie chciał poszukać tej płynności, to te 24-25, o których wspomniałem, czy nawet 24, teoretycznie mogłyby być ewentualnie brane pod uwagę, gdybyśmy zrobili drobną korektę i zmierzyli to w ten sposób. Także wszystkie trzy scenariusze tutaj i wszystko, co pomiędzy 25-50 i w dół, do obserwacji, jeśli ktoś patrzy na ropę z perspektywy rynku długiego. Natomiast jeśli ktoś patrzy na ropę z perspektywy rynku krótkiego, to co wyrysowaliśmy sobie przed chwilą, na zasadzie kupuj plotki, sprzedawaj fakty, czyli ewentualnie po spotkaniu OPEC, na zasadzie poziomów powyżej 30, czyli tu będzie jeszcze czas, żeby to uaktualnić. 50%, może nawet 30, 33. No ale to jest dużo czasu do tego, zanim tu dojedziemy prawdopodobnie, to będziemy sobie w ramach fleszy uaktualniać. Znacznie bliżej prawdopodobnie na ten moment jest, jeśli chodzi o kwestie związane z potencjalnym kupnem na rynku ropy. Dobra, zrobiliśmy sobie ropę, a wiemy, że pozytywne zachowanie na rynku ropy ma szansę przełożyć się na pozytywne zachowanie na indeksach, w związku z czym w nawiązaniu do tutaj pytania Piotra o DAX-a od razu przechodzimy do indeksów, a będziemy kończyli sobie rynkiem walutowym. To w przypadku indeksów, w przypadku rynku DAX zacznijmy sobie od wykresu dziennego, bo tutaj jakby w porównaniu do tych kresek, które wyrysowaliśmy sobie ostatnim razem z perspektywy wykresu tygodniowego, niebieskie, tak? No to mamy dwa górne cienie na tygodniowym i bez dwóch zdań 10 100, a później ten swing tutaj 10 500, to są dwa bardzo istotne miejsca, jeśli chodzi o podaż, przed oczywiście kwestią związaną z luką, to jest raz, kwestią oczywiście związaną z tą podażą, ewentualnie gdybyśmy tutaj próbowali retest linii złamanej na DAX-ie sobie zrobić. Teraz oczywiście kwestia w cudzysłowie, bo to nie możemy inaczej powiedzieć, w cudzysłowie kwestia ocieplenia w związku z informacjami, wypłaszczenie tych linii, jeśli chodzi o nowe case'y, jeśli chodzi o ofiary śmiertelne. Jeden z argumentów za tym, że Azja, w tej chwili Europa próbują przycisnąć najsłabsze niedźwiedzie do tego, żeby się poddać. No i z perspektywy indeksu DAX, tak jak mówię, no wydaje mi się, że 10 100 i 10 500 to są na razie te najistotniejsze miejsca propodażowe. Jeśli chodzi o popyt ewentualny, to tutaj musimy sobie zejść trochę niżej, bo będzie lepiej widoczne. Musimy sobie zejść trochę niżej. Jest kwestia ewentualnie piątkowych, czwartkowych minimów. Tu jest płynność, tak? Natomiast górne cienie są trochę niżej, ok? Czyli mówimy tutaj w tym wypadku o okolicach zbliżonych do ewentualnie 9100. Natomiast nie wiem, czy aż tak nisko tego DAX-a w najbliższym czasie zobaczymy. W związku z czym musimy sobie zejść jeszcze niżej, bo może być brane pod uwagę tylko i wyłącznie to minimum tutaj. To może zostać, te 9300 może zostać nadbite najwyżej jakimś delikatnym dolnym cieniem intradayowo. Okay. I teraz dlaczego te 9300, 9400 mówię, że może zostać nadbite tylko ewentualnie intradayowo, bo jeśli zgodzimy się, co prawda ja tutaj nie widziałem żadnych specjalnych stopów pod 9300, tak? Tutaj z tego tygodniowego, co żeśmy sobie wyznaczyli, to raczej działało jako wsparcie i tylko jedyna rzecz, która była do dostrzeżenia, a ja akurat na to nie zwróciłem uwagi, chociaż DAX-a nie obserwuję jakby regularnie, no to ten ewentualnie over-under, który miał tutaj miejsce i wyszliśmy górą. To teraz jeśli możemy założyć, że całość
jest jedną wielką konsolidacją, tak? Czyli tu do góry, do 10-100 na ten moment wiele nam nie zostało, ale biorąc pod uwagę, że ta zmienność na rynku w dalszym ciągu jest wysoka i kwestia uzbrojenia się w cierpliwość to prawdopodobnie jedno z lepszych wyjść, to ja bym zrobił trochę inaczej. Ja bym sobie spróbował zmienność z połowy środy, cały czwartek i cały piątek, to wszystko tutaj założyłbym sobie jako swojego rodzaju konsolidację, z której wyszliśmy górą. Co więcej, rozmiar tej konsolidacji z końcówki zeszłego tygodnia odpowiada temu wzrostowi. Problem na czym polega z DAX-em? Problem polega na tym, że cały ten wzrost został osiągnięty z perspektywy rynku azjatyckiego. W związku z tym nie sądzę, jeśli nie byli na longach tutaj, a nawet jak byli, to będzie częściowa realizacja bez dwóch zdań, że nie spróbujemy przynajmniej przetestować poziomów związanych z tą trochę naciąganą konsolidacją, o której mówię, z połowy środy, cały czwartek i cały piątek, i wtedy 50% byłaby próba poszukania tych stop lossów w kierunku 9400, w związku z czym tego typu cofnięcie jak najbardziej według mnie miałoby miejsce i dopiero tutaj w ramach retestu tego wybicia, dopiero tutaj próba szukania ewentualnych longów, jeśli ktoś jakby widzi tego DAX-a w kierunku 10100 czy 10500. Biorąc pod uwagę, co w tej chwili mamy na indeksach amerykańskich, rzeczywiście próba squeeze'u kompletnie mnie nie zdziwi. No to zobaczmy sobie, czyli na ten moment z perspektywy kupujących myślę, że kwestia uzbrojenia się w cierpliwość i retest przynajmniej tutaj góry, czyli 9630 przynajmniej minimum, jeśli nie 50%, czyli kwestia 9500. Jeśli chodzi o podaż na DAX-ie, myślę, że nie wcześniej niż to, o czym powiedzieliśmy sobie, czyli góra tej konsolidacji, próba poszukania stop lossów powyżej, a tak na 10-100, stopami 10-150 i jakiś górny cień i to byłby możliwy układ pod ewentualne krótkie pozycje, jeśli chodzi o DAX-a. No to zobaczmy w takim razie jeden z amerykańskich indeksów, weźmiemy sobie na tapetę S&P, bo on wygląda bardzo byczo w kierunku 2600, 20 chyba nawet, tam są górne widły na dzisiaj przed rozpoczęciem kasowego, później to już nikt nie dba o górę. W każdym bądź razie, to o czym wspomniałem, 2620-2650, czyli te miejsca, które z perspektywy S&P były testowane. I ta próba wyjścia powyżej piątkowych i czwartkowych maksów rzeczywiście te poziomy tutaj otwiera. W związku z czym z perspektywy kupna ewentualne cofnięcie w rejon 2500 i 2470, dolne cienie tutaj, to są poziomy do ewentualnych zakupów. Musimy zwrócić uwagę, że sytuacja, z którą mieliśmy do czynienia, jest związana z sytuacją na rynku tak zwanym pre-market, zarówno to się odbyło na DAX-ie, jak i to samo mamy na S&P. Także tutaj z tej perspektywy, po pierwsze, ci, którzy w piątek na koniec kupowali, nie zdziwię się, jeśli tam będzie potrzeba zrealizowania zysków, tak samo jak nie dziwię się, że na DAX-ie może być potrzeba zrealizowania zysków, jeśli ktoś kupował na koniec sesji, tak? Bo tak to będzie wyglądało, a odkupić można w momencie czy w cudzysłowie domykania luk, poszukania płynności. Natomiast jakby ten squeeze na tych shortach, bo tu bardzo szybko pewne rzeczy będą miały szansę się odbyć, tak samo jak bardzo szybko spadaliśmy, to ja tłumaczyłem, że w rynku niedźwiedzia, że jakby najszybsze wzrosty i najbardziej takie gwałtowne są w ramach rynku niedźwiedzia i na taki squeeze ewentualnie
możemy w przypadku S&P ewentualnie liczyć. I gdybyśmy wyszli powyżej wspomnianych przeze mnie poziomów, no to musimy sobie zacząć pewne rzeczy mierzyć odrobinę inaczej. I w tym wypadku, w przypadku S&P, byłaby to kwestia ewentualnie jakiejś próby podejścia pod 1 do 1 i testu kolejnej podaży, którą mamy tutaj wyrysowaną, o której żeśmy sobie poprzednim razem również mówili. No i jakby mówimy w tym wypadku o próbie powrotu w okolice 2,890. Biorąc pod uwagę, że czas prezydentowi Trumpowi ucieka, chociaż ja według mnie to już jakby jest pozamiatane, natomiast gdzieś tam próba podejścia w ten sposób w przypadku dużego squeeze'u, tego typu ruchy przy zwiększonej ogólnej zmienności na rynku jak najbardziej mogą mieć miejsce, w związku z czym jeśli wybijemy okolice 2620, 2650 w cenach zamknięcia, rzeczywiście otwieramy sobie okolice 2850, 2900, gdzie 2750 jeszcze będzie potencjalną strefą podażową na zasadzie spadku bazy spadku, czyli spadek to jest ta baza i to jest ta podstawa 2750 i kontynuacja, tak? Natomiast te 2750, ta podstawa, jeśli zwrócicie uwagę tutaj z perspektywy wykresu dziennego, ona została już przetestowana od razu po złamaniu. Okay? Także tu ciekawe rzeczy. Ja generalnie rzecz biorąc w średnim czy długim terminie jestem negatywnie nastawiony, bo natomiast myślę, że tutaj pierwsza rzecz to będzie wykorzystanie, bo za chwilę mamy publikację wyników, zobaczymy jak to będzie wyglądało, później kwestia estymatów, przewidywań, natomiast pewne rzeczy będą miały szansę odbyć się bardzo, bardzo szybko, bo będzie wąski zakres, no i zobaczymy jak to będzie wyglądało. To, że ja jestem negatywnie nastawiony, nawet jeśli mam rację, to wolałbym sprzedawać S&P na 2900, niż próbować tu się przepychać z nimi na 2650. Zawsze to 10% ewentualnie wyżej, tak? Także jedna rzecz to jest to, żebyśmy się też dobrze rozumieli, jakby moje oczekiwania, natomiast też z perspektywy wykresu jakby nie zdziwię się, tak jak wspomniałem, że 2900 sobie na S&P zobaczymy. Wiecie co, nie wiem, czy pchałbym się krótkie pozycje na Nasdaqu ewentualnie. Zobaczmy sobie jeszcze teraz technologiczny indeks Nasdaq. Jakby jestem w stanie sobie wyobrazić, że ewentualnie jeśli zmierza świat, to o czym żeśmy sobie, musimy na chwilę przystanąć, to o czym żeśmy sobie rozmawiali poprzednim razem, ale chyba właśnie nie w czwartek, tylko poprzednim razem w poniedziałek, że zmierzamy w stronę takiego świata, jeszcze my zmierzaliśmy cały czas w tą stronę, tylko trochę wolniej, w stronę tego takiego zdigitalizowanego świata, a to jakby wydarzenia ostatniego miesiąca, czy ostatnich dwóch miesięcy, kwestie związane z koronawirusem, na pewno te kwestie przyspieszą i tutaj wiele innowacji będzie miało szansę się pojawić. I powiem tak, że jeśli S&P da byczy sygnał, to nie wiem, czy nie lepiej byłoby wybrać ewentualnie i próbować handlować technologiczny Nasdaq, chociaż podobnie jak w przypadku S&P, jeśli w średnim terminie, że te niższe poziomy jeszcze, że to nie zrobiliśmy według mnie jeszcze dołków, o tak się wyrażę, żeby nie przeciągać. W związku z tym z perspektywy technologicznego indeksu Nasdaq bardzo podobna sytuacja do tej, którą mamy na S&P. Ta konsolidacja w przypadku Nasdaqa jest znacznie bardziej widoczna. OK, w związku z czym na ten moment okolice 7550 plus minus to są okolice do podejścia z drugiej strony rynku, jeśli chodzi o technologiczny indeks Nasdaq, który w tej chwili testuje bardzo mocną intradayową podaż. Zwłaszcza, że wszystko odbywa się w ramach rynku pre-market, to cofnięcie tutaj, czy tak głębokie? Niestety nie potrafię powiedzieć, natomiast jakieś cofnięcie tutaj na tym rynku Nasdaq spodziewałbym się.
To będzie sporo zależało od tego, w którym miejscu będziemy startowali. Natomiast ja jestem za tym i to tak mi się wydaje, że to widać, że dzięki ropie, dzięki tym oczekiwaniom z OPEC-iem, spodziewam się cofnięcia na ropie. W związku z czym spodziewam się, że to wysokie otwarcie ono zostanie trochę odrzucone, jakaś tam realizacja zysków będzie miała miejsce. Natomiast jeśli ropa będzie pozytywnie, jeśli nie dostaniemy w cudzysłowie jakiejś bomby w postaci, nie wiem, nagle podwójnego wzrostu zachorowań albo podwójnego wzrostu śmiertelności, jeśli chodzi o koronawirusa i nie będzie to na przestrzeni 2-3 dni, to spodziewam się jakiegoś squeeze'u na shortach trochę do góry, ale z niższych, ale że ta kontynuacja będzie jakby z niższych poziomów. No jakby dlaczego taki jest mój tok myślenia? No bo jakby kupuje się wygodniej z niższych poziomów niż próba ganiania rynku z obecnych poziomów, tak samo jak i sprzedaje się w komfortowych warunkach z wyższych poziomów, to o czym na przykład rozmawialiśmy sobie o ropie, niż próba ganiania się z obecnych poziomów z rynkiem. Także gdzieś ten squeeze chodzi mi po głowie i może mieć miejsce, chyba że, bo tak samo jak było na rynku ropy, tak? My poziomy prawdopodobnie, o których ja wspominałem, poziomy 15, 12, 9, gdyby nie próba dogadania, bo dlaczego ropa spadała? No, ropa spadała, bo wszyscy pompują wbrew temu, jakie jest zapotrzebowanie na rynku, tak? W związku z tym, gdyby nie było wyjścia naprzeciw i próby dogadania się, to pewnie dalej byśmy spadali i ten pomysł z shortami pewnie miałby jak najbardziej rację bytu. W związku z tym, no tak jakby to widzę, że jeśli ropa będzie zyskiwała na wartości, to jest szansa na squeeze na indeksy. Dlatego tutaj w ramach tego komentarza Piotra, że z koronawirusem trzeba się zaprzyjaźnić i że on przewiduje ten stan do końca roku. Ja myślę nawet inaczej. Ja myślę, że z koronawirusem będziemy się musieli nauczyć żyć i oczywiście przyjdzie nam to znacznie, znacznie łatwiej w momencie, kiedy będziemy mieli jakąś szczepionkę, tak? Bo wtedy będzie nam to bezpiecznie. Natomiast jakby po sobie samym, a to nie jest tak, że ja jestem sam, tak? Bo nawet jak zluzują pewne rzeczy, tak? To nigdy nie będziemy, dopóki nie będzie tego szczepienia, ale powiedzmy, że no zluzują nam te lockdowny, zluzują nam te wszystkie reżimy, pozwolą wyjść nawet do restauracji, to podejrzewam, że 50% spadek w tych restauracjach jest nieunikniony, tak? Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że jeśli zostaną te restrykcje zluzowane trochę, to może być ten taki zapalnik do jeszcze większego squeeze'u, na przykład S&P w kierunku 3000, tak? Bo wiecie, będzie to zachęta, ok, to coś może się ruszy w biznesie i squeeze do góry, natomiast później przyjdzie realna rzeczywistość. Powiem tak, jeśli nam się nie zdarzy w cudzysłowie jakiś niewielki cud, to ja nie przewiduję, że my wrócimy do tak rozpędzonych gospodarek, z jakimi mieliśmy miejsca na ten moment. Przez pewien okres będziemy musieli przejść, będzie to według mnie nie 2-3 miesiące, tylko według mnie to będzie dobrze ponad rok. Okay? Dobrze ponad rok. Wiele rzeczy według mnie się zmieni. Aż w momencie, kiedy będziemy mieli tą szczepionkę i z tym koronawirusem, no niestety wydaje mi się, że będziemy musieli żyć. Jakby nie jestem żadnym biotechnologiem, ani ja już wspominałem o tym, że według mojej mamy miałem być lekarzem, ale ten pomysł nie przeszedł, więc nie mam też jakby super wiedzy medycznej, natomiast bazując na różnego rodzaju wypowiedziach, nie to, że skupiając się na jednej osobie, no to jakby rozumiem, że jest to rzecz, z którą będziemy musieli żyć i będzie nam się znacznie łatwiej żyło, oczywiście w momencie, kiedy jakieś szczepienia będą miały miejsce. O ile nam ją podadzą. Oczywiście, że najpierw będzie tak, że będzie kosztowała nie wiadomo ile i pierwsi zostaną zaszczepieni ci, których będzie na to stać w miarę szybko i tak dalej, i tak dalej. Więc trochę tych ofiar śmiertelnych jeszcze no niestety będzie przed nami. Później to już będzie masowa produkcja. Dlatego mówię, to nie odbędzie się tak prawdopodobnie just like that, jak co niektórym się wydawało, albo inaczej, może mieli wiedzę, a ze względu na interes, który reprezentują, próbowali nam mówić, że to 2 tygodnie. Zresztą popatrzmy, że mówi się o tym, że we Włoszech to zaczyna wyglądać fajnie, ale zobaczcie, co się
co się ostatnio wydarzyło w Wielkiej Brytanii, więc tu będzie tak kraj po kraju. Ja bym chciał, żeby to przeszło bardzo łagodnie, tak? Natomiast no, też trzeba spojrzeć na realia. Jeśli pamiętacie, wspominałem o tym, że w pewnym momencie Australia zastanawiała się nad 6-miesięcznym lockdownem. W tej chwili w Hiszpanii na przykład lockdown został wydłużony o kolejne 2 tygodnie, gdzie premier w wystąpieniu prawdopodobnie w sobotę, jeśli dobrze pamiętam, wspominał o tym, że to i tak będzie przedłużane o kolejne 2 tygodnie i tak może być przez około 2-3 miesiące, tak? Czyli przynajmniej do wakacji, gdzie będzie próba podjęta również zluzowania tych restrykcji, bo te najmniej ważne przedsiębiorstwa, podmioty biznesowe i tak dalej, to wszystko zostało też zamknięte, tak? A w związku z tym będzie próba przywrócenia. Natomiast ciekawą statystykę widziałem a propos, gdzie próbowano porównać wielkością i lockdownem i nie lockdownem, porównano Izrael ze Szwecją. No i śmiertelność w Szwecji w ramach tego, jak oni podchodzą do koronawirusa, jest przy tej samej ilości zachorowań jest 10 razy wyższa. Natomiast tych porównań tu pewnie będzie można znaleźć znacznie, znacznie więcej. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dużo też zależy od nas indywidualnie, tak, od tego, jak podchodzimy. Ok, czas na rynek walutowy. I na przykład, jak patrzę na taką polską złotówkę, to wydaje mi się, że rynek mówi, że w przypadku polskiej złotówki i Polski to jedna rzecz to koronawirus, dwa, że zbieranie się po koronawirusie będzie trwało trochę dłużej. Natomiast zobaczymy. Biorąc pod uwagę to, co tutaj widzimy, biorąc pod uwagę wzrost z 4 po wybiciu, czyli powiedzmy sobie z 4,30, żeby nam się też łatwo liczyło, 4,60, jakieś 4,90 czy nawet okrągła piątka ewentualnie jest w zasięgu, zwłaszcza że to co tyle tylko, że z perspektywy polskiego złotego i perspektywy zmienności, o której sobie mówimy, to ciężko tutaj próbować handlować z dużym jakimś lewarem, natomiast próba tutaj ewentualnej kontynuacji teoretycznie na rynku polskiego złotego jak najbardziej może mieć miejsce. Myślę, że biorąc pod uwagę kwestię podejścia, tak, jeśli ktoś próbuje, bo jakby można było swoje prywatne oszczędności w złotym spróbować odrobinę przewalutować. Natomiast jeśli ktoś potrzebuje to zrobić przez rynek Forex na jakimś lewarze, to myślę, że ten lewar powinien być bardzo, bardzo, bardzo niewielki z uwagi na zmienność, możliwą interwencję i tak dalej, i tak dalej. I tutaj z perspektywy niższego horyzontu czasowego, jeśli chodzi o euro PLN-a, to ja myślę, że kwestie, bo tam mamy taką chorągiewkę, powiedzmy, na dziennym. Natomiast nie zdziwiłbym się, gdybyśmy tutaj przez dłuższy okres czasu w krótkim terminie spróbowali to wyciszyć, wypłaszczyć. W związku z tym mówimy o psychologicznym poziomie 4,50, który 3 czy 4-krotnie był już z perspektywy wykresu godzinowego testowany. I teraz dwa możliwe podejścia. Bo albo z tego dziennego ta chorągiewka zostanie zanegowana i spróbujemy wyjść dołem, wtedy odmierzyłbym max 4,60 konsolidacji, nie brałbym tych stopów do góry, wziąłbym konsolidację 4,60-4,50 i pierwszy scenariusz to jest zejście w dół, przetestowanie okolic 4,40, czyli tak naprawdę przetestowanie tej konsolidacji tutaj, ok, podwojenie 4,40, może odrobinę poniżej. Natomiast bardziej agresywny scenariusz z perspektywy euro PLN-a to jest ta sama konsolidacja, to jest znowu 4,50, ale to jest próba nadbicia 4,50 z powrotem i zamknięciem ze 2 godziny z rzędu powyżej dolnego ograniczenia tej konsolidacji, retest i ewentualnie konsolidacja 4,60, pierwszy cel i tutaj z perspektywy wykresu godzinowego, jeśli mówimy o możliwym zdublowaniu w dół, to tak samo musimy mówić o możliwym zdublowaniu do góry, w związku z czym 4,70 jako pierwszy cel w przypadku próby podejścia z tej perspektywy, jeśli chodzi o euro PLN. Natomiast wydaje mi się, że
na ten moment jakby próba wyboru pomiędzy EuroPLN-em czy USDPLN-em jest według mnie na korzyść w dalszym ciągu póki co na korzyść dolara, bo tego dolara na rynku brakuje. Jeśli mój tok rozumowania z wydłużającym się tym okresem, oczywiście to nie będzie tak, że będzie cały czas jednokierunkowo, bo nie, i jakieś korekty podbicia, realizacje zysków będą miały miejsce, ale w średnim terminie, dopóki sprawa tak naprawdę nie wyjaśni się, a według tego, jak sobie spoglądam na różnego rodzaju próby porównania tego, ile tak naprawdę koronawirus kosztuje światową gospodarkę, te rozbieżności są tak duże, że wydaje mi się częściowo, że ci, którzy próbują to wyliczyć, nawet nie mają pojęcia, co chcą wyliczyć, albo inaczej, mają pojęcie, co chcą wyliczyć, tylko liczby wychodzą im tak fatalne, że stąd te rozbieżności, bo część jest pewnie robiona na zasadzie jakiejś tam próby przewidzenia czy wypłaszczenia modelu takiego czy innego. W każdym bądź razie tego dolara, jeśli ta sytuacja z koronawirusem będzie wyglądała tak, jak mnie się wydaje, że będzie wyglądała, to zarówno polska złotówka, jak i kraje emerging markets, bo polska złotówka już teoretycznie nie jest zaliczana do koszyka emerging markets, ale to kwestia sprawdzenia sobie zadłużenia każdego kraju w ramach waluty, którą chcecie ewentualnie handlować z perspektywy emerging markets, sprawdzenia zadłużenia denominowanego w dolarze i pewne odpowiedzi jest szansa, że spłyną, tak? W związku z tym, biorąc pod uwagę, że spodziewam się kontynuacji spadków na euro-dolarze, to jeśli euro-PLN wygląda dobrze, no to dolar z PLN musi wyglądać teoretycznie jeszcze lepiej. Była pierwsza korekta, natomiast nie sięgnęła ona miejsc, o których rozmawialiśmy ostatnim razem. Okay, nie sięgnęła tego tutaj jakiegoś ostatniego miejsca słabości. W związku z czym ewentualny 1 do 1 może nas w rejon czwórki 3,95 przynieść i to jakby to jest nic innego, powtórzenie tego, o czym rozmawialiśmy ostatnim razem i ewentualnie tego typu rozwiązanie. Oczywiście gwałtowne pogorszenie sytuacji rynkowej, to prawdopodobnie tu jest fałka i prawdopodobnie gwałtowna kontynuacja do góry i nie wiem, czy pomogą nam jakieś interwencje Narodowego Banku Polskiego. Okej, okay. Tyle jeśli chodzi o polskiego złotego. Powoli przejdziemy sobie do tego, czym handlujemy prawdopodobnie najczęściej. Zaczynamy od Edka, który spowalnia i to będzie to, o czym powiemy sobie tutaj, będzie dość istotne z perspektywy kolejnej pary, do której sobie przejdziemy, a mianowicie eurofunta, bo na temat możliwości próby chwili przetrzymania tych poziomów, my żeśmy sobie, jeśli chodzi o Edka, rozmawiali, tak? Bo tutaj jest możliwość próby wybudowania over-under, na zasadzie tego, co widzieliśmy tutaj, wzrost, baza, kontynuacja. Tyle, że później było chwilowe zatrzymanie w tej bazie i run do spodu, gdzie obecne podbicie to nic innego jak retest podaży i o tym żeśmy sobie rozmawiali. Myślę, że te poziomy zostaną złamane. Czy one zostaną złamane dzisiaj, tego nie potrafię powiedzieć, więc myślę, że te poziomy prawdopodobnie w tym tygodniu mają szansę runąć i istotna kwestia to będzie domknięcie pod tymi poziomami i wtedy przy próbie powrotu i odnowienia to będzie jedno z pierwszych miejsc do obserwacji, zwłaszcza myślę, że tutaj kwestie tych dolnych cieni, z których próbowaliśmy wychodzić do góry i tutaj w porywach jakieś 8,70. Oczywiście jeśli obronimy te poziomy, to próba podbicia może być znacznie wyższa, bo tutaj co niektórym może nagle przyjść do głowy próba takiego 1 do 1, w związku z czym mielibyśmy kwestię retestu poziomów związanych z otwarciem roku, czerwona przerywana, no i tej dużej podaży, bo jeśli sobie zmierzymy to i odłożymy to okolice 13, znowu mogłyby być teoretycznie brane pod uwagę. Zmienność na rynku jest duża i tego typu realizacja teoretycznie może mieć miejsce. Natomiast jeśli my sobie spojrzymy z perspektywy Edka dłuższego horyzontu czasowego, ja tylko przypomnę, bo to było to jest nagrane i to jest na kanale, to poruszamy się w takim dość ciekawym kanale spadkowym, którego dolne ograniczenie to jest nawet 0,92, tak?
Oczywiście my tam nie spadniemy za jednym zamachem, natomiast mam na myśli ten kanał. My tam nie spadniemy za jednym zamachem, natomiast no, jakby kierunek w średnim terminie według mnie jest określony i tutaj z perspektywy konserwatywnej to uzbrojenie się w cierpliwość na jakieś większe spajki ze względu na dużą zmienność, natomiast z perspektywy intraday próba podejścia pod ewentualne krótkie pozycje to jest dla mnie na przykład, akurat by się nie udało wejść, to jest na przykład ta podaż, tyle tylko, że zrobiliśmy to w ramach sesji azjatyckiej. Być może, że przyjdą Amerykanie, spróbują poszukać płynności nad tymi poziomami. No i ta piątkowa zmienność to jest pierwsze miejsce propodażowe według mnie z perspektywy intraday na etku. Natomiast z tym etkiem, w ramach tego, w którym miejscu jesteśmy, trochę należy uważać. I to, o czym wspomniałem, kwestii obserwacji eurofunta mieć na uwadze. Ok, i teraz spróbuję, czyli generalnie na etku próba powrotu w rejon 8,50, 8,70 to według mnie teoretycznie z jakimś niewielkim stop lossem przy zejściu na niższy horyzont czasowy próba podejścia pod krótkie pozycje. Natomiast na tego etka spoglądamy przez pryzmat eurofunta, tak? I teraz funt nadrabia to niskie otwarcie, mamy cofnięcie na rynku eurofunta. I teraz to, co mnie się tutaj podoba, to na co chciałbym zwrócić Waszą uwagę, to jest kwestia zachowania funta w piątek i w czwartek w stosunku do tych poziomów, o których wspominaliśmy sprzed wybicia. I teraz jestem w stanie sobie wyobrazić jeszcze ewentualnie odrobinę osłabienia euro tutaj, retest górnego ograniczenia kanału, okay, z jednoczesnym szukaniem stop lossów płynności w związku z piątkowymi, czwartkowymi minimami, czyli tutaj okolice 87-35 są dla mnie do obserwacji na zasadzie jakiegoś nieudanego zejścia w dół, typu dolny cień, pozytywny korpus albo na niższym horyzoncie czasowym coś na wzór podwójnego dna, gdzie drugi dołek jest, nadbija jeszcze czy szuka płynności. Później to może wyjść jakaś na niskim horyzoncie czasowym odwrócona głowa z ramionami, a to się przekłada, czyli tutaj, no tu euro może wyglądać pozytywnie, tak? W związku z tym to się przekłada na wszystko na funta, bo jakby w ramach funta w dalszym ciągu na tej parze tu jestem jakby bardziej negatywnie nastawiony niż w ramach sytuacji na euro-dolarze, tyle tylko, że z perspektywy samego wykresu, no tak jak wspomniałem wcześniej, stąd też częściowa redukcja, która ewentualnie po złamaniu tych poziomów zostanie odnowiona, ale to, o czym żeśmy sobie rozmawiali, to przede wszystkim te minima, które zostały nadbite i dzisiejsze otwarcie było pod tymi poziomami, mówimy o minimach z 31 marca, to jest rzecz numer jeden. Rzecz numer dwa to jest strefa potencjalnego popytu, która dzisiaj wybroniła na początku sesji funta i to jest kwestia minimów i otwarcia z 27 marca, natomiast w zależności od tego, jak ten dzień w dniu dzisiejszym nam się na funcie poukłada, bo jeśli to będzie tylko tego typu próba podbicia, czyli jeśli mogę tak powiedzieć, że kot podbija się lepiej, zrzucony z dachu wieżowca, to prawdopodobnie sytuacja na jutro, zaraz jeszcze spróbujemy rozpatrzyć dzisiejsze popołudnie, ale gdyby tak zakończył się dzień, to na jutro prawdopodobnie to byłaby kwestia próby nadbicia dzisiejszych maksów z odrzuceniem na niskim horyzoncie czasowym i dość gwałtowna próba łamania tych poziomów, zwłaszcza tego dołu tutaj i otwarcie sobie drogi do tego, żeby przetestować 1,20, bo z perspektywy dziennego czy wyższych horyzontów czasowych ta sytuacja na funcie, pomimo tego, że ja jestem negatywnie do niego nastawiony, jeszcze nie jest, po ostatnim zachowaniu nie jest jeszcze przesądzona. I teraz kwestia tego over-under
o którym żeśmy sobie wielokrotnie rozmawiali. W związku z czym według mnie tak czy tak te poziomy są do przetestowania, natomiast odpowiedzi co do tego, jak ten fund będzie wyglądał w średnim terminie, poznamy po zachowaniu na tych poziomach, co przy pierwszym teście może doprowadzić do podbicia i retestu tych 21, na przykład 50 i później ewentualnej kontynuacji, to o tym musimy pamiętać. Także tak wygląda fund w średnim terminie, natomiast intraday według mnie obronili, była próba podejścia, w związku z czym możemy sobie kwestię późnego piątku dzisiejszej Azji przed wybiciem jako konsola, wybicie w tej chwili testujemy, prawdopodobnie przetestujemy 22.40 i tu dostaniemy odpowiedzi, czy rynek podejdzie wyżej i na przykład czy będzie chciał przetestować 23.45 i tu do obserwacji z jednej i z drugiej strony, czyli 22.40 z perspektywy intraday jest takim kluczowym według mnie na ten moment, bo my możemy albo próbować bronić i tu będzie fund kupowany, chociaż według mnie z perspektywy tego, co widzieliśmy w czwartek i w piątek, to co jest grane teraz, to jest fałszywe wybicie, ale okej, reakcja jest z perspektywy wykresu dziennego, próba podbicia, w związku z czym próba uzbrojenia się w cierpliwość. Z perspektywy konserwatywnej kwestia zejścia, retestu i kontynuacji do spodu, czyli tutaj przynajmniej wyczekanie do sesji w Stanach, o ile nie do jutra i ten scenariusz, o którym rozmawialiśmy, a z perspektywy bardziej agresywnej na funcie, to jeśli to jest rzeczywiście konsolidacja, nieudane wyjście górą, złamanie całej tej konsolidacji, no to retest 22.40 od spodu teoretycznie mógłby być przy agresywnym podejściu brany pod uwagę, no ale oczywiście tutaj ta ekspozycja teoretycznie powinna być znacznie, znacznie niższa, bo będziemy w dalszym ciągu gdzieś rozmawiali z strefą wynikającą z wyższego horyzontu czasowego, a mianowicie z wykresu dziennego. Piotr pyta o Kanadyjczyka z jenem, natomiast my sobie zaczniemy od dolara z jenem i później przejdziemy na Kanadyjczyka z jenem. Generalnie rzecz biorąc, wszystkie pary jenowe, poza tym takim drastycznym, gwałtownym cofnięciem, z którym mieliśmy do czynienia w pierwszym takim ruchu w połowie marca, kiedy wszystko się nam waliło, to i dolar z jenem tutaj przetestował stówkę, to od tego momentu wszystkie pary jenowe tak nie najgorzej wyglądają, bo to jest kombinacja tych walut, że są słabsze do dolara, ale dzięki temu, że dolar z jenem trzyma fason, to i one trzymają fason w stosunku do jena. No i z perspektywy dolara z jenem, no dość ciekawa kwestia, bo próbowaliśmy złamać 107,50 z perspektywy zeszłego tygodnia, tyle że końcówka tygodnia była dość mocna, no i doszło do zamknięcia powyżej. W związku z czym, jeśli to potraktujemy, te minima z zeszłego tygodnia potraktujemy jako tylko i wyłącznie próbę szukania stop lossów w nawiązaniu do tej zielonej linii i tego ostatniego miejsca słabości, bo to jest to, co zostało wybronione, okay, no to teoretycznie będziemy szukali jakichś stopów do góry. No to teraz gdzie są stopy do góry? Stopy do góry są prawdopodobnie powyżej 109,60, czyli powyżej tej zmienności. Już Wam mówię, jaki to był dzień. Powyżej zmienności 27 marca. I teraz zachowanie między 109,60 a 110 prawdopodobnie da nam odpowiedź, co dalej, jeśli chodzi o samego dolara z jenem. W związku z obecnym zachowaniem, no to kupno dołków teoretycznie na dolarze z jenem no mogłoby być rozwiązaniem, ale to się jakby wpisuje, znaczy to nie powinno dziwić, bo to się wpisuje w ten scenariusz, o którym mówiliśmy sobie wcześniej z perspektywy możliwego squeezu na indeksach, z perspektywy tego pozytywnego sentymentu, z perspektywy rynku ropy, no to tutaj ewentualnie kontynuacja wzrostów na parach jenowych jakby no ma jak najbardziej rację bytu. No to teraz jakie cofnięcie, w który rejon teoretycznie byłoby ewentualnie jakimś takim miejscem, o którym moglibyśmy mówić, że nadaje się pod otwarcie? No to jeśli popatrzymy sobie z perspektywy intraday, bo tu patrzymy na wykres godzinowy, no to takim ostatnim miejscem słabości, które wybijało ostatni popyt, przynajmniej z tego, co mnie na szybko rzuca się tutaj w oczy, no to jest kwestia tego popytu, tego wyjścia do góry, retestu tego popytu, pierwszej reakcji dolnym cieniem i
złamania, tak? To w związku z tym to jest to ostatnie miejsce słabości. No to wstawmy sobie tutaj belkę. I tutaj co jest ciekawe, kilka rzeczy pod to nam pasuje, bo popatrzcie na to zachowanie, które widzieliśmy w tym miejscu, próba ataku na tą podaż, tak? Bardzo niewielkie odrzucenie, no i oczywiście Azja dzisiaj wybija te poziomy. W związku z czym są to poziomy, które jak przypatrzymy się, nie były testowane. W związku z czym takie 108,75 to może być próba poszukania płynności, czyli próba powalczenia z tą konsolidacją w ramach na przykład Nowego Jorku. Jeśli utrzymamy to ostatnie miejsce słabości, tutaj dystans jest pomiędzy 108,55 a 108,35, czyli no jeszcze taki przyzwoity w ramach zmienności, z którą mamy do czynienia, to teoretycznie mogłoby być próba podejścia pod długie pozycje, ale podchodziłbym pod te długie pozycje tylko i wyłącznie, jeśli ta zielona belka, jeśli te 109,60, 110 nie zostanie przetestowane najpierw, bo jeśli my zaczniemy cofać się stąd, to już prawdopodobnie to nie do końca będzie mnie interesowało. Jeśli my się cofniemy stąd, z tych 109,40, ten rejon 108,75, to nadbicie tego 109,40 w kierunku 109,60, 110 teoretycznie powinno mieć miejsce i to by mi na dolarze z jenem ewentualnie pasowało. W średnim terminie dalej dolar z jenem jest jedyną parą, gdzie szukałbym krótkich na dolarze. Na ten moment, w krótkim terminie, biorąc pod uwagę dzisiejszy sentyment, to jak to wygląda na ten moment tylko i wyłącznie, bo Nowy Jork może przyjść i totalnie odwrócić sprawę o 180 stopni. Zobaczymy, jak będzie wyglądało. Ewentualne shorty to jeśli ktoś od razu myśli o podejściu z drugiej strony na dolarze z jenem, ewentualne shorty to jest atak na 109,60, delikatne odrzucenie, atak na 110,110 z hakiem i powrót pod te maksy na 109,60, retest i krótka pozycja. Dolar z jenem, Kanadyjczyk z jenem i tutaj Piotr jest na eskach z tego, co wspomniano. Według mnie, biorąc pod uwagę ropę, biorąc pod uwagę indeksy, ale to tylko moja opinia, nie chciałbym, żeby ktoś jakby się z nią sugerował, w związku z czym no, nie wiem, czy to najlepszy pomysł na obecnych poziomach. W każdym razie, do czego zmierzam? Według mnie, a z perspektywy nawet wyższego horyzontu, bo to będzie lepiej widoczne, ja tu jestem za 70. Tu nie będzie widać chyba, nie mamy takiej skali. Mamy. A ja tu jestem za 70 w średnim terminie. Czy to będzie miało miejsce? Kompletnie nie mam pojęcia, bo żeby nie było tak, że ktoś, kto siedzi na shortach w tej chwili, a to przetrzymam, bo Piotrek powiedział, że będzie 70. Kompletnie nie mam zielonego pojęcia, czy tak będzie. Natomiast istotna kwestia to jest złamany w marcu poziom 80. To jest istotna kwestia. Tyle tylko, że to 80 z wysokiego horyzontu czasowego nie zostało przetestowane. Biorąc pod uwagę obecne zachowanie, biorąc pod uwagę te minima i te minima, to rynek jakiejś płynności sobie tutaj poszukał. Teraz jak popatrzymy na zachowanie na otwarciu kwietnia w stosunku do tego wzrostu, to mamy nawet over-under, w związku z czym według mnie jakby nieuniknione jest 80 i te 80 to jest linia na piasku w średnim terminie, czy nawet w długim terminie, bo stąd albo będzie znacznie, znacznie wyżej, albo będzie znacznie, znacznie niżej w kierunku wspomnianych przeze mnie 70. Na ten moment jesteśmy trochę w pół drogi, natomiast wydaje mi się, że jeśli mój tok rozumowania, dlaczego Piotr zajął te krótkie pozycje na bazie wykresu, to jest minimum ze stycznia 2019, sprzed roku. Nie ma podnoszenia stopa i niech wisi, bo to może się bardzo słabo skończyć z podnoszeniem stopa i tym, żeby wisiało, Piotrze. Także tutaj zejdźmy sobie na trochę bliższe horyzonty. No i w sytuacji, o której mówiliśmy na indeksach z możliwą podbitką, squeeze'em, to jak przypatrzymy się tutaj z perspektywy tego Kanadyjczyka z jenem, no to pierwsza podaż jest w okolicach 78,30, natomiast my mamy spadek, bazę i urwanie później na takim urwisku związanym właśnie z tą 80, z linią miesięczną. To było nietestowane i według mnie zostanie przetestowane, tak? Według mnie zostanie przetestowane, ale ja patrzyłem też na
euro-jena, patrzyłem też na funta z jenem, nigdzie nie jest tak jakby bardzo jasna ta sytuacja. I powiem tak, że biorąc pod uwagę to, z czym przeszliśmy z tym całym Armagedonem, to i tak trzeba przyznać na plus bykom na parach jenowych, że i tak to się tak w miarę dobrze trzyma. Tyle tylko, że być może jest to sytuacja po części związana z tym, jak naprawdę sytuacja w Japonii wyglądała w momencie, kiedy ten koronawirus się rozprzestrzeniał, bo rozmawialiśmy sobie o tym, że w ramach odwołania już definitywnie olimpiady w tym roku bardzo długo Japończycy stali na stanowisku, że nie, olimpiada się odbędzie, u nas się nic nie dzieje, tak? Tyle tylko, że jak doszło do odwołania tej olimpiady, to nagle stan wyjątkowy ma być wprowadzony, chociaż to z perspektywy prawnej wygląda na to, że w Japonii jest nielegalne, nagle tych case'ów się zrobiło trochę więcej, więc tu trochę z przymrużeniem oka, ale to tak jak w każdym kraju, tak? Wszędzie te dane to kwestia przymrużenia oka, bo to też kwestia, jedyne dane, które mnie osobiście i to tym tropem powinniśmy iść, tak? Chociażby z perspektywy Polski, wziąć przykład z Korei Południowej. Południowej, żeby nie mylić z północną, z Korei Południowej. Tam było badanych 20 tysięcy pacjentów dziennie, tak? Boję się, że jak u nas byśmy zaczęli badać 20 tysięcy dziennie, to trochę liczby by się przed wyborami niektórym nie zgadzały. Anyway, a 100 plus na plus to ok. Anyway, to na co warto zwrócić uwagę w tym tygodniu, to kwestie podczas najbliższej sesji azjatyckiej mamy decyzję Australijskiego Banku Centralnego odnośnie wysokości stóp procentowych. Tutaj prawdopodobnie bez zmian, jeszcze powyżej zera. Natomiast ciekaw jestem statementu, oświadczenia, co tam w Australii słychać. Tak naprawdę to jest wszystko, jeśli chodzi o dzień jutrzejszy. W przypadku środy w dalszych ciągu w kalendarzach i w serwisach dominuje kwestia związana z OPEC-iem. Natomiast z informacji, które do mnie tuż przed naszym spotkaniem dotarły, że jest to czwartek. Ja spróbuję to jeszcze potwierdzić i spróbuję to zaktualizować. A jeśli chodzi o czwartek, minutówki z ostatniego posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego, nie wiem, czy będą ważne. To, co będzie ważne według mnie w czwartek, cotygodniowe wnioski o zasiłek ze Stanów Zjednoczonych. Okay. W piątek inflacja po stronie konsumentów ze Stanów Zjednoczonych. Sprawdźcie sobie, jak działają rynki, no bo oczywiście zbliża się kwestia świąt, które akurat w tym roku będą wyglądały nieco inaczej. Można powiedzieć, że świętujemy od dłuższego czasu. W związku z czym pamiętajcie o tym, że płynność pod koniec tygodnia, jak i na początku przyszłego tygodnia może być znacznie, znacznie niższa. Znacznie, znacznie łatwiej będzie dać się złapać w pułapkę tego próbujmy unikać. Ja będę to przypominał jeszcze w ramach poszczególnych fleszy. Tyle ode mnie na dzisiaj. Było mi niezmiernie miło spotkać się z Wami. Oczywiście jeśli sytuacja na którejś z par, o których sobie rozmawialiśmy, a jeszcze, żeby nie było, jeszcze mam złoto i bardzo blisko mojego stopa na złocie jest. Bardzo mocno będę obserwował złoto podczas sesji w Stanach Zjednoczonych. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Bo wygląda na to, że zachowanie złota się odrobinę zmieniło. Zyskuje na wartości, kiedy jest risk on, czyli kiedy mogą się zlewarować pod korek, a w przypadku, kiedy sentyment się pogarsza, to mamy risk off również na złocie. Zobaczymy, jak będzie wyglądało. Kwestia funta do obserwacji, kwestia etka do obserwacji, główne pary plus euro, funt oczywiście w ramach retestu górnego ograniczenia. I tak jak mówię, jeśli pewne rzeczy wyjdą, to popołudniowy flash i aktualnienie. Jeszcze raz bardzo dziękuję, było mi bardzo miło, że poświęciliście czas tutaj w poniedziałkowy poranek. Aktualizacje na bieżąco, gratulacje dla rynku krypto. Tam się zrobiło odrobinę byczo. Wszystkiego dobrego, wielkie dzięki Piotrze. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło.
Cześć.